Stanowisko Iveco na 20. spotkaniu trackerskim. Co u Was znajdziemy takiego ciekawego, czym się możemy zainteresować? W tym roku prezentujemy nasz flagowy produkt z gamy ciężkiej, Iveco Stralis Highway. Samochód uzyskał międzynarodowy tytuł ciężarówki roku, który jest przyznawany przez międzynarodowe jury 25 dziennikarzy z wszystkich krajów Europy. No tak się zdarzyło, że za pewne cechy w tym roku nasz pojazd został przyznany mu tytuł. Przede wszystkim za to, że ma unikalny układ oczyszczania spalin oparty wyłącznie na systemie SCR, czyli bez systemu EGR, tylko system selektywnej redukcji katalitycznej. Bez udziału systemu recyrkulacji spalin. To z tym są związane pewne korzyści, jeżeli chodzi o wagę samego pojazdu, jeżeli chodzi o awaryjność, systemów jest mniej. Poza tym zostały istotne zmiany poczynione w kabinie pojazdu, ponieważ całkowicie została odświeżona pod kątem ergonomii pracy kierowcy, po to, żeby była przyjaznym środowiskiem pracy. Trzecia rzecz, za którą tytuł został przyznany, to usługi telematyczne związane z tym pojazdem. Jesteśmy jedną z niewielu marek, która ma trenera on board, tak zwanego, czyli na pokładzie samochodu, i na bieżąco ten trener wskazuje, w jaki sposób kierowca ma jechać, w jaki sposób powinien korygować tą jazdę, czy dobrze używa hamulców, czy dobrze używa inercji pojazdu, jak to wpływa na spalanie. System ewaluacji pracy kierowcy, bo tak ten system się nazywa, jest w Polsce wyposażeniem standardowym w tym pojeździe. To jest ciężarówka roku. I co jeszcze ciekawego w ofercie Iveco? Iveco posiada jedną z szerszych, ale nie najszerszą gamę pojazdów użytkowych, bo w branży ciężkiej jest rzeczony Stralis, w gamie ciężkiej jest rzeczony Stralis. Również w tym roku zaprezentowaliśmy nową odsłonę trackera samochodu budowlanego, ale od lat znanym produktem Iveco jest Iveco Daily, kojarzone z wytrzymałością, z niezawodnością i z wieloma cechami, które powinny być w tym sektorze użyteczne dla naszych klientów. Poza tym w naszej gamie znajduje się pojazd Eurocargo, samochód dystrybucyjny, ale również o przeznaczeniu w innych sektorach, między innymi w sektorze oczyszczania miast, czy innych zadaniach związanych z dystrybucją. Iveco słynie z gamy samochodów napędzanych paliwami alternatywnymi. Są w tym momencie coś, co jest już osiągalne, z czego można korzystać, co nawet promujemy również z producentami przenośnych stacji tankowania, czy domowych stacji tankowania, to napęd gazowy na sprężony gaz ziemny. Jesteśmy również gotowi do sprzedaży pojazdów napędzanych skroplonym gazem ziemnym, który daje jeszcze większe możliwości, jeżeli chodzi o zasięg pojazdu. Jesteśmy na imprezie. Jak się impreza ogólnie podoba? My ze spotkaniami trackerskimi jesteśmy związani od lat. Wiemy, że jest to spotkanie jest zapowiadane jako jedno z ostatnich spotkań. Natomiast myślę, że po tak długim doświadczeniu polski tracker znajdzie formułę kontynuacji tego rodzaju imprez, czy to będzie, że tak powiem, w formie mobilnej karawany, czy jakiejkolwiek innej. Natomiast wydaje mi się, że te spotkania w dalszym ciągu są potrzebne, żeby jednoczyć grono kierowców, producentów, żeby się spotykać i pokazywać wszystko, co jest interesujące w branży. No to chodzi, również mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo, no i udanej imprezy, bo jeszcze bawimy się do jutra tutaj. Dziękuję bardzo.